Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witam serdecznie, nazywam się Kacper Wawrzak i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Przetłumaczę. Rozmawiam dziś z tłumaczką języka migowego, panią prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, Magdaleną Sipowicz. Czym wyróżnia się praca tłumacza języka migowego? Co oznacza termin język wizualno-przestrzenny? Czy można przetłumaczyć muzykę na język migowy? Posłuchajcie. Dzień dobry, witam Państwa. Magdalena Sipowicz. Na co dzień pracuję jako tłumaczka polskiego języka migowego, a w środowisku głuchych tą pracę wykonuję już od 2007 roku. Pani Magdaleno, bardzo, bardzo dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia, za pojawienie się. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali również, żeby wypowiedziała się Pani również z perspektywy pełnionej funkcji prezesa Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego. I właśnie o STPJM chciałbym zapytać na samym początku. Może tak najbardziej ogólnie, jak się tylko da. Jakie główne cele i założenia przyświecają temu stowarzyszeniu? Tak, pełnię funkcję prezeski od 2020 roku. Wcześniej przez cały ten czas, odkąd powstało stowarzyszenie, czyli od 2009 roku, pełniła tą funkcję pani dr Aleksandra Kalata-Zawłocka, która to stowarzyszenie wraz z grupą młodych, zapalonych ludzi stworzyła po to, aby wprowadzić standardy do grupy tłumaczy języka migowego, ponieważ wcześniej nie było żadnych standardów, a tłumacze polskiego języka migowego to były bardziej osoby, które towarzyszyły osobom głuchym na co dzień. Były to osoby, które bardziej pełniły rolę asystentów niż faktycznie tłumaczy takich stricte, tak jak my rozumiemy pod pojęciem tłumacz języka angielskiego, to wcześniej coś takiego nie istniało w społeczeństwie polskim. No i właśnie, stowarzyszenie powstało w 2009 roku, tak jak powiedziałam, i powstało w odpowiedzi zarówno na potrzeby tłumaczy polskiego języka migowego, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat tłumaczenia i rozwijać swoje umiejętności zawodowe, ale również na potrzeby klientów, którzy chcą otrzymywać profesjonalne usługi wysokiej jakości. I jakby tutaj tłumacze języka migowego mają tą trudność. Nie wiem, czy to jest trudność, po prostu to jest inna grupa docelowa, dla której tłumaczymy. Że tłumaczymy dla osób, które według prawa, według społeczeństwa są pod jakimś kątem niepełnosprawne, czy że mają jakąś tam niepełnosprawność. I przez wiele, wiele lat nie uznawano ich języka. Uznawano to, że głuchy, to musi migać. Ale nie myślano o tym, że jest taka grupa głuchych, ogólnie teraz mówię o całym świecie, te ruchy jakby powstawały w różnym okresie czasu, w różnych państwach, ale jest taki deaf power, że my jesteśmy głusi, stanowimy mniejszość językowo-kulturową, chcemy, żeby nas traktowano jako zwykłych, normalnych obywateli, mamy swój język, mamy swoją kulturę, mamy swoją historię, mamy swoich liderów i chcemy po prostu być traktowani na równi z innymi obywatelami, niezależnie od tego, czy słyszymy, czy nie słyszymy. I do tego też z mojej perspektywy przyczyniają się profesjonalni tłumacze, czyli tacy pośrednicy między językami, między kulturami, tak to jest, jak to ma miejsce w językach fonicznych, nie patrzący na osobę głuchą, jako na osobę niepełnosprawną, jako na biedną, kalekę, no różne, ja przepraszam, że ja takich sformułowań używam, ale to są sformułowania, które są jakby w obiegu językowym. Wiele, wiele przez te wszystkie lata mojej pracy i współpracy w środowisku się nasłuchałam, więc jakby po to właśnie powstało stowarzyszenie, żeby stworzyć taką komórkę ludzi, grupę tłumaczy, którzy mieliby dostęp do wiedzy,
bo o ile na przykład tłumacze języków fonicznych mają do wyboru studia 3-letnie czy 5-letnie i potem sobie mogą robić różnego rodzaju specjalizacje, my nie mamy takiej możliwości. I pierwsza taka możliwość pojawiła się dopiero w 2008 roku, czyli chwilkę przed tym, jak powstało stowarzyszenie, powstały po raz pierwszy studia podyplomowe na kierunku polski język migowy na Uniwersytecie Warszawskim przy Instytucie Polonistyki. A wcześniej, jak można było uczyć się języka migowego, polskiego języka migowego? A wcześniej to właśnie wyglądało tak, że nie wiem, czy trochę nie odbiegamy od tematu, ale może opowiem po prostu o tym, jak wyglądała moja droga, bo Dobrze. jakby w środowisku, myślę, że poprzez to, jak wyglądała moja droga, bardzo dużo się rozjaśni, jak wyglądała sytuacja wcześniej. W środowisku do tego 2008 roku, myślę, że nawet tak do 2012 roku, dopóki nie weszła ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, było tak, że tylko te osoby, które miały w środowisku osobę głuchą, znały język migowy. Znały albo nie znały. Bo do dzisiaj zdarzają się takie sytuacje, gdzie ja spotykam osobę dorosłą, ona mówi, że jest CODA, czyli Children of Deaf Adults, tak, ma głuchych rodziców. Ona mówi, że dopiero teraz ona się uczy języka migowego, bo jej rodzice nie chcieli, żeby ona znała język migowy, po prostu się tego wstydzili. I jakby ja jestem osobą słyszącą, nie mam w rodzinie nikogo głuchego. Po liceum wybrałam kierunek pedagogiki specjalnej, a na drugim roku surdopedagogikę, czyli pracę z osobami głuchymi. I tam dowiadywałam się właśnie tych wszystkich stereotypów na temat społeczności osób głuchych, które są dla nich krzywdzące. Czyli, że głuchych trzeba wyrehabilitować, bo jeżeli głuchy nie mówi, to znaczy, że jest głupi. Potem język migowy jest ubogi. To zaznaczam, to są stereotypy, mity, które są kompletnie nieprawdziwe. I tu myślę, że warto powiedzieć, że osoby głuche od nas niczym się nie różnią, oprócz tym, że mają po prostu inny język. Nic więcej. Inny język, chodzi mi o polski język migowy, ale też znają język polski, który jest dla nich językiem obcym na różnym poziomie. Więc to jest jakby podstawowa różnica. No i co tam dalej się jeszcze dowiadywałam na tych studiach? No generalnie, że u głuchych nie ma myślenia abstrakcyjnego. No wiele, wiele takich bardzo krzywdzących rzeczy. I w tym samym okresie rozpoczęłam naukę systemu językowo-migowego. I tu znowu pojawia się kolejna odnoga mojej opowieści, ponieważ czym jest system językowo-migowy? Nie jest tym samym co polski język migowy. Jest to sztuczny subkod, system znaków nałożonych na gramatykę języka polskiego. Nie jest językiem, bo jeżeli mówimy o języku, to język musi posiadać dwie warstwy: leksykę i gramatykę. Swoją własną, indywidualną, odrębną, czyli tą, co ma polski język migowy. System nakłada znaki zaczerpnięte z naturalnego języka migowego, albo wytworzone, albo przekształcone, albo udziwnione, na gramatykę języka polskiego. I spłaszcza język migowy, który jest językiem wizualno-przestrzennym, do którego dużo przestrzeni potrzeba przed nami, nad nami, obok nas, tak mniej więcej od pasa w górę, mniej więcej tak na wysokości miednicy, tak dobrze mówię, na wysokości miednicy też są jeszcze jakieś takie znaki różne. I przez co ten język jest taki bardzo ekspresyjny, jest bardzo widoczny. Nawet jeżeli mówimy o takich zwykłych, prostych rzeczach, to jednak tą przestrzeń po prostu przed sobą zabieramy. Więc ja się uczyłam tego systemu językowo-migowego, gdzie siedzi się jak robot, nie ma żadnej mimiki na buzi i tylko się miga słowo, znak, słowo, znak, słowo, znak. Te relacje, które są wyrażone w przestrzeni, w polskim języku są zamienione tymi słowami nawy, poddo i tak dalej. Dla osób głuchych niekoniecznie to jest zrozumiałe. Jeżeli ktoś dobrze nie zna języka polskiego, to patrzy na ten system językowo-migowy, widzi, że ktoś miga, ale on pokazuje język polski.
tymi znakami, więc trzeba znać dobrze gramatykę języka polskiego, żeby to zrozumieć. I ja się uczyłam tego, jeden stopień, drugi stopień, trzeci stopień nauczycielski, łącznie 180 godzin. I ja wychodząc ze studiów miałam takie przekonanie, że ja mogę być tłumaczem po 180 godzinach poznawania znaku. Tak? Więc to był poziom wiedzy. Mamy rok tak mniej więcej 2005, 2006, 2007. 2007 rok, ja kończę studia, pojawia się ogłoszenie na Akademii Górniczo-Hutniczej, że poszukują tłumacza. No to przecież ja jestem tutaj o to, 180 godzin naoglądałam się czegoś, czego głusi nie używają, jak się potem dowiedziałam. Idę tłumaczyć na Agiech i tam następuje moje wielkie obudzenie, bo okazuje się, że spotykam żywego, głuchego człowieka, który wytrzymał ze mną przez 1,5 godziny, jest cierpliwy, nie uciekł, nie rozpłakał się, no nie wiem, nie wygonił mnie stamtąd, prawda? Można się domyślić, że to, co ja pokazywałam, to było niczym w porównaniu z tym, jak to powinno wyglądać. Na koniec jakby pokazałam taki znak, nie chce mi się iść do domu i to jest tak jakby rozdzielone, czyli nie, osobny znak, chcieć, osobny znak, iść do domu, a on mi pokazał taki jeden znak, który wygląda tak, Państwo tego nie zobaczycie, do tego jest mina, która pokazuje, że nie chce mi się iść do tego domu i nagle ja doznałam takiego olśnienia, że wow, ale ty inaczej migasz, a ja inaczej migam. No i wtedy okazało się, jak poznałam grupę innych głuchych studentów i studentek, że oni migają zupełnie inaczej, że ja nic nie potrafię tak naprawdę, że w naturalnym języku migowym, którego oni używają, używa się mimiki. Potem na tych studiach, bo to był 2007 rok, jak ja zaczęłam tłumaczyć, 2008 od razu pojawiły się te studia dla mnie, no i tam się dowiedziałam tylu rzeczy, że cały mój świat runął po prostu w gruzach, bo się okazało, że wszystkiego, czego ja byłam uczona do tej pory, jest kompletnie niezgodne z rzeczywistością. Ten świat, z którego ja wyszłam, to był taki świat takich, nie wiem, czy to tak nie zabrzmi mocno, ale trochę takich kolonizatorów, nas tu słyszących, którzy przyszli i będą ratować tych biednych, głuchych. W międzyczasie zabrali im język i zrobili z tego po prostu jakiś sztuczny subkod i system. I okazuje się, że nikt mnie nie potrzebuje, żebym ja zbawiała czyjś świat, bo głusi sobie radzą świetnie i jedyne, z czym mają trudność, to są bariery komunikacyjne ze względu na inny język. I potem zaczęłam się uczyć tego naturalnego języka migowego. No i tak się uczę do dzisiaj, bo myślę, że to tak jak każdy tłumacz, każdy użytkownik jakiegokolwiek języka obcego nigdy nie zaprzestaje i mam taką nadzieję, że nikt nie myśli o sobie, że już jest na szczycie szczytów, bo ja mam wrażenie, że tam jeszcze po prostu nie dotarłam i ta droga jest dla mnie bardzo fajna i przyjemna, żeby uczyć się cały czas tego języka migowego. Pojawiły się pierwsze studia, później zdaje się, że oprócz tej podyplomówki pojawiła się również możliwość studiowania języka polskiego języka migowego na Uniwersytecie Warszawskim w formie licencjatu, prawda? Jako kolejny język, w którym można się specjalizować. W tym momencie pojawiła się taka możliwość, zgadza się. A gdzie poza tym, jeżeli w ogóle gdziekolwiek, można doskonalić swoje umiejętności w polskim języku migowym, jeżeli chciałoby się tłumaczyć tenże? To są dwie odrębne kwestie, bo jakby jeżeli chcemy się uczyć, to tłumaczymy wtedy, kiedy umiemy, tak? Tak. Jakby w językach fonicznych nikomu nie przyjdzie do głowy, że może posłuchać przez 180 godzin języka francuskiego i iść i tłumaczyć do sądu, prawda? No tak. Natomiast w Polsce, w polskim języku migowym są takie sytuacje, może siebie nie usprawiedliwiam, mam nadzieję, że ja siebie nie usprawiedliwiam, ale tak jak ja zaczynałam w 2005, 2006, 2007 roku, nie było żadnej wiedzy na temat standardów, na temat tego, jak powinna wyglądać praca tłumacza, jak w ogóle powinno wyglądać tłumaczenie. Ja tłumaczyć uczyłam się sama. Sama po prostu poprzez obserwacje,
Mnie nikt tego nie uczył. W tym momencie droga, jeżeli ktoś by chciał zostać tłumaczem, wygląda tak. Trzeba porządnie nabyć język i można go nabyć w tym momencie na kursach plus wśród społeczności. I uważam osobiście, że język poznawany na kursach, nawet z głuchym lektorem, jeśli jest taka możliwość, a jest tych możliwości coraz więcej, więc polecam, żeby był głuchy lektor, głuchy, świadomy języka swojego lektor, bez bycia w środowisku, bez opatrzenia się z językiem, bo tutaj się nie mówi o słuchaniu, tylko opatrzenia się z językiem, każda osoba głucha miga w inny sposób. Tak jak my mówimy w inny sposób, oni migają w inny sposób, używają różnych znaków, używają różnych wariantów, regionalizmów. Ten język jest tak bogaty, że ten, kto stwierdził, że język migowy jest ubogi, naprawdę nie miał dostępu do tej wiedzy. Ja w środowisku jestem już 15, 17 lat i ja do tej pory spotykam ludzi, sytuacje, znaki, które mnie po prostu szokują. Język migowy się cały czas rozwija, więc co? Najpierw uczymy się języka, tak naprawdę się uczymy. To nie jest poziom A1, to nie jest poziom A2. Przy B2 można w ogóle myśleć, że ja mogę myśleć cokolwiek na temat tłumaczenia, cokolwiek. I potem są różne szkolenia, które są oferowane przez dwa albo przez trzy podmioty, takie doskonalające, szkolące, wprowadzające w temat. Stowarzyszenie również posiada taką grupę tworzoną przez kandydatów do stowarzyszenia i też oferujemy, staramy się oferować, bo teraz ten okres pandemiczny jest taki trochę kulawy, ale zanim to się zaczęło, to naprawdę było dosyć sporo różnych działań i szkoleń. Teraz zaczynamy na nowo rozwijać skrzydła, bo mam wrażenie, że po prostu wszystko jest w tej sytuacji w odwrocie, więc mam nadzieję, że nam się uda coś podziałać. No i cały czas się kształcić. Potem można zacząć próbować z team partnerem, który jest bardzo dobrze już doświadczony, wykwalifikowany, kompetentny, który w razie jakiejś sytuacji, w razie stresu, który spowoduje, że mdlejemy albo coś innego się stanie, nie wiem, dostaniemy rozstroju żołądka i to są takie faktyczne sytuacje, to ta osoba nas zastąpi, czyli daje nam takie po prostu poczucie bezpieczeństwa. Dobrze mieć takiego mentora, z którym można powolutku zaczynać, bo jakby to zafascynowanie językiem migowym, to jak on wygląda, to, że to jest takie naprawdę piękne i ujmujące, zapominamy o tym, że to jest język, że są odbiorcy tego języka, że oprócz tego, że on wygląda, to jest język, który ma na celu komunikowanie się. Więc jeżeli ja nie znam języka, a idę na policję, bo chcę sobie pomachać rękami, albo chcę, żeby ktoś na mnie popatrzył i powiedział, o, jak pani sobie pięknie macha rękami, to nie, bo robimy innym ludziom naprawdę ogromną krzywdę. Bycie tłumaczem to jest bardzo odpowiedzialny zawód. To nie jest tylko machanie rękami i występowanie w różnych ciekawych sytuacjach. To jest przede wszystkim odpowiedzialność. I tu też na pewno wielkie zadanie, które cały czas, no bo nie można powiedzieć, że jakaś misja została wypełniona w tym czy innym procencie. Przed Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskiego Języka Migowego na pewno wiele jeszcze pozostało do wykonania i między innymi właśnie to wprowadzanie porządku, to uświadamianie. Ale chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tej wizualnej warstwy, tej najbardziej rzucającej się w oczy oczywiście, mówiąc o wizualnej warstwie w języku wizualno-przestrzennym. Faktycznie troszkę jestem mało precyzyjny, ale chodzi mi o to, co rzuca się najbardziej w oczy poza znakami, które wprost można jakby zakwalifikować. No dobrze, to są jakieś znaki językowe, ale co z tymi elementami? Doczytałem, że te elementy nazywają się elementami niemanualnymi, czyli chodzi właśnie o postawę ciała, chodzi o ruchy głową, chodzi w końcu o mimikę. Te wszystkie elementy należą także do języka.
Wspominała Pani o tym, że każdy robi to nieco inaczej. Składają się też tak jakby na ten indywidualny charakter każdego mówcy. Proszę nieco więcej opowiedzieć o tym, jaką dokładnie rolę pełnią te właśnie elementy niemanualne. Zacznijmy od oczu. Kontakt wzrokowy w języku migowym jest podstawą komunikacji. Dlatego ja na przykład mam taką trudność, jeżeli ktoś do mnie mówi, a nie patrzy się na mnie, co jest na przykład w tym życiu takim online bardzo częste, tak. Ja mam kłopot, bo ja nie wiem, czy ten człowiek mówi do mnie, czy on mówi do siebie, a my jako osoby słyszące generalnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że siedzimy, grzebiemy w telefonie, do kogoś coś mówimy, prawda? O, nie wiem, chodzimy po domu, w telewizji do nas gadają. Cały czas jesteśmy po prostu do tych informacji przyzwyczajeni i też do tego jesteśmy przyzwyczajeni, że nie musimy patrzeć w oczy. Tutaj te oczy są podstawą komunikacji. I zaczęłam od oczu dlatego, że nimi można wiele powiedzieć. Na przykład, jeżeli chcę, żeby ktoś na kogoś popatrzył, to najpierw patrzy na tą osobę, a potem na tamtą drugą. I tylko takim delikatnym jakby rzutem oka na tą drugą osobę insynuuje, żeby się popatrzył, tak? I to nie jest bez przyczyny, w którym kierunku w danym momencie tłumaczenia patrzy tłumacz. Bo on kieruje rozmówcę na przykład na osobę, którą postawił w przestrzeni. Bo my, generalnie tłumaczę, ale generalnie język migowy, dlaczego jest językiem wizualno-przestrzennym? Bo wszyscy tak mówią, a migowy to język wizualno-przestrzenny, ale nie wiem, czy ktoś się tak głębiej nad tym zastanowił, że język migowy jest jak malowanie, nie wiem, używanie tego języka jak malowanie obrazu. Tylko zamiast na płótnie, ten obraz powstaje właśnie w przestrzeni. I teraz tak, mamy przestrzeń czasu, mamy przestrzeń topograficzną, tak samo tutaj. I w zależności od tego, czy na przykład pokażemy ruch do przodu, to jest nasza przyszłość, ruch do tyłu, to jest nasza przeszłość, tak? I nasze oczy są kompatybilne z ruchami, bo one prowadzą przez proces przekazywania treści, tak naprawdę. Potem na przykład, żeby nie przeszkadzać rozmówcy, który coś tam opowiada, w naturalny sposób my mówimy, tak, aha, to w języku migowym jest taki znak, no i tutaj znowuż Państwo tego nie zobaczą, takie podnoszenie delikatnie płatków nosa do góry i to generalnie wygląda takie coś, no nie wiem, śmierdzi mi, coś tutaj jest nieprzyjemnego, a co to w ogóle jest i tak dalej, a to jest generalnie znak mówiący o tym, tak, zgadzam się z tobą, zgadzam się, tak, no aha, masz rację, no właśnie. Więc to są te niemanualne znaki. Tak, ja jeszcze jak się uczyłam, to były nazywane niemanualnymi sygnałami, teraz się nazywają niemanualnymi znakami, czyli każdy ruch, który jest wykonywany przez osobę migającą, jest elementem języka i też na przykład jest widoczne jąkanie, też widać na przykład jakieś wtręty językowe. Każdy ma swój charakterystyczny, indywidualny sposób używania tego języka. Zahaczamy po raz kolejny o te mity, czyli nie jest wcale tak, że język migowy jest płaski, nieciekawy, odtwórczy i nie można wyrazić nim wszystkiego. I to tylko jeden z tych mitów, które znalazłem i mam tutaj ściągę pod ręką. Znalazłem listę najpopularniejszych mitów odnośnie języka polskiego języka migowego i też pracy tłumacza polskiego języka migowego na stronie stowarzyszenia. I chciałbym, żebyśmy Pani Magdaleno tak pokrótce przez te mity przeszli. Ja myślę, że to jest bardzo taka kompletna lista, przez którą jeżeli przejdziemy, naprawdę pozbawimy naszych słuchaczy wszelkich wątpliwości. Po pierwsze, nieprawda, że aby być tłumaczem polskiego języka migowego, wystarczy znać język. O tym już troszkę wspomnieliśmy wcześniej. Tak, dokładnie, bo proszę sobie wyobrazić, że ja jestem wychowana w rodzinie dwujęzycznej, znam język polski i język angielski i ja będę tłumaczem. Ja będę tylko użytkownikiem dwóch języków.
Nie będę tłumaczem. Kiedyś pamiętam, jak prosiłam moją siostrę, która fantastycznie włada językiem włoskim. Pojechałam do niej do pracy, do Włoch i mówię, to słuchaj, to ja teraz będę mówić, a ty mnie będziesz tłumaczyć i to najlepiej symultanicznie. Czyli w tym samym momencie, kiedy ja mówię, ty słuchasz i szepczesz im do uszu, co ja tam mówię, więc mówi, nie ma mowy. Mówi, nawet konsekutywnie nie była w stanie tego zrobić. No po prostu nie. To są specjalne predyspozycje, specjalne umiejętności, człowiek uczy się specjalnych technik, wie, co może zastosować w danej sytuacji tłumaczeniowej, więc znajomość języków nie predysponuje. Dlatego od razu możemy zahaczyć tutaj do tego mitu, że to nieprawda, że koda, czyli osoba, która ma głuchych rodziców, będzie lepszym tłumaczem od osoby, która jest nie koda, tak? Bo podałam już na początku przykład, że nie wszyscy koda znają język. Nie wszyscy koda uczą się dwujęzycznie, bo znam takie sytuacje, gdzie znajomy, czy to była chyba koleżanka akurat, która poznała polski język w wieku 5 lat. Jej językiem pierwszym był język migowy, dopiero potem był ten język polski, więc koda, jeśli mają język, są tymi szczęściarzami, to też muszą wykształcić u siebie umiejętności tłumaczenia. Nie wszyscy koda mają predyspozycję do tego, żeby być tłumaczami. Wydaje się oczywiste, ale dobrze to jednak uporządkować. A jeżeli chodzi już o samo tłumaczenie, wierność tłumaczenia to znaczy dosłowność. Spodziewam się, że to nieprawda. Tak, dokładnie. Staramy się tłumaczyć sens do sensu po to, aby osoba, która słyszy komunikat wyjściowy i osoba, która słyszy komunikat, który jest tłumaczony, miały taki sam odbiór. Czyli ja nie tłumaczę dosłownie słowa po słowie, nie ma tej dosłowności, ale jestem wierna w tłumaczeniu, bo przekazuje jego sens, czyli używam ekwiwalentów znaczeniowych, nie wiem, czy to jest w ogóle poprawnie pod kątem naukowym to, co ja teraz mówię, ale ja to tak rozumiem, używam takich sformułowań, które będą odebrane tak samo przez tą kulturę, z której ja pochodzę i do której przychodzę. Tu mi przychodzi do głowy taka rzecz, która laikowi rzuci się w oczy od razu. Ten tłumacz języka migowego, mam wrażenie, wkłada troszkę zbyt wiele emocji w mój przekaz. Ja wcale nie byłem taki rozemocjonowany, kiedy wyraziłem jakąś opinię, a mam podejrzenie, że ta opinia w cudzysłowie ustach tego w rękach tego tłumacza może zabrzmieć nieco tak, jakby była przesadzona. Czy gdzieś w tę stronę idą wątpliwości też innych? Ja osobiście, jeśli chodzi o moje tłumaczenie, nie spotkałam się z czymś takim. Wręcz przeciwnie, pamiętam, jak tłumaczyłam jednego z polityków i moja wierna fanka, jaką jest moja mama, chyba wszyscy mamy takie wierne fanki, mówi tak, ale też inne koleżanki akurat wtedy mówią, Magda, ty to tak przetłumaczyłaś, że ja miałam wrażenie, że wy jesteście jednością. W sensie, że ten głos, intonacja i sposób mówienia dokładnie był odzwierciedlony przez moją mimikę, bo trzeba pamiętać, że to jest właśnie ta warstwa, która też przechodzi przez mimikę, tak pokazywana jest, czyli intonacja głosu. Jeżeli spotkałam się z taką sytuacją, jeżeli na przykład wykładowca na uczelni, bo ja od 2007 roku nadal pracuję na różnych uczelniach, tłumaczę wykłady i wiadomo, są różni wykładowcy, naprawdę. Różni. I był taki pan, który mówił no, jednostajnie, ja myślałam, że tam zasnę, a głusi mi mówią, ale dlaczego ty tak tłumaczysz, źle się czujesz, coś ci się stało, jesteś chora? I ja mówię, no nie, ja ci pokazuję po prostu tego człowieka, którego teraz tłumaczę, to w jaki sposób ja się zachowuję, jest adekwatne do tego, jak on
mówi, w jaki sposób, prawda? Więc w tą stronę się spotkałam, że głusi się mnie pytali, ale czemu ty tak dziwnie tłumaczysz, tak się dziwnie zachowujesz? Ja mówię, no właśnie, to jest ta osoba, którą ja tłumaczę. W drugą stronę, jeśli o mnie chodzi, nie spotkałam się z tym, natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że to może w ten sposób wyglądać, że prelegent może mieć takie obiekcje. I teraz właśnie pytanie, czy to był profesjonalny tłumacz, czy wiedział, co robi, czy celowo to robił, czy był świadomy tego, co robi, więc ciężko mi teraz tak naprawdę rozstrzygnąć. To też była taka wątpliwość naprawdę z perspektywy laika i teraz już wydaje mi się to jasne w 100%, że dobry tłumacz przetłumaczy również emocje tak jak należy. Kolejny mit. Nieprawda, że jeśli tłumacz zna język, nie musi przygotowywać się do tłumaczenia. Dokładnie tak. Ja przygotowuję się przed każdym tłumaczeniem. Czasem poświęcam na to mniej czasu, czasem więcej. Jest to związane z tym, że jeżeli na przykład tłumaczę jakieś treści związane z pedagogiką specjalną i sama jestem absolwentką takiego kierunku i tłumaczę już na jednym z uniwersytetów pedagogicznych przez 10 czy 12 lat, śmiem twierdzić, że niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć, więc tylko sobie delikatnie odświeżam wiedzę. Natomiast jeżeli na przykład idę tłumaczyć tłumaczenia polityczne, albo związane z funduszami, albo jakieś związane na przykład z nowoczesnymi technologiami, czy tłumaczenia artystyczne, tłumaczenia w teatrze, to ilość przygotowywania się bardzo często do takiej konferencji jest niewspółmierna z czasem poświęconym na tłumaczenie. To też na pewno temat specjalizacji będzie interesujący, jeżeli chodzi o polski język migowy. Tłumacze każdego języka specjalizują się często, a to medycznie, a to są na przykład wyspecjalizowani w prawie. Jak to wygląda w polskim języku migowym? I chciałbym, żebyśmy też rozłożyli tutaj i zróżnicowali sprawę tego, czy tłumaczy się na przykład z migowego, czy tłumacze specjalizują się tak w tę stronę, że tłumaczą tylko z migowego na foniczny, bądź odwrotnie, bądź z migowego na migowy. Zacznę od tej drugiej części. U nas nie ma takiej możliwości, żebyśmy się specjalizowali tylko i wyłącznie w tłumaczeniu jednego kierunku. Z tego względu, że jak tłumacz idzie z klientem głuchym na przykład do lekarza, to nie ma możliwości takiej, żeby szło dwóch tłumaczy. Jeden tłumaczy na migowy, a drugi z migowego. I więc to po prostu nie wchodzi w grę. Tłumaczenie na język polski jest o wiele trudniejsze z wielu względów i najwięcej tłumaczy ma z tym trudność i szkoli te umiejętności, chociaż te z przekładu na język migowy również. Czy my się specjalizujemy? Powoli zaczynamy się specjalizować, a to dzięki temu, że jest coraz większa dostępność. Coraz więcej osób głuchych uczestniczy w życiu społecznym, podejmuje naukę na kierunkach, znaczy na studiach wyższych i my też potrzebujemy się specjalizować, ponieważ zaczynamy wchodzić w takie obszary tłumaczeń, gdzie jeszcze 5 lat temu ja bym sobie nie zdawała sprawy, że możemy takie rzeczy tłumaczyć. Kontynuujmy naszą przygodę, jeżeli chodzi o omawianie mitów, które dręczą środowisko tłumaczy polskiego języka migowego. Nieprawda, że dobry tłumacz nie potrzebuje pomocy drugiego tłumacza. Nigdy wcześniej nie spotkałem się, żeby tak wprost i tak mocno faktycznie w środowisku tłumaczy różnych języków podkreślać rolę pracy w duecie. I wczoraj miałam taką sytuację właśnie, dzwoniła pani do nas, pytać, czy jakieś nowe standardy mamy, bo kiedyś tłumacz robił sam, a teraz nagle potrzebuje teamu. No i chwała temu tłumaczowi, że po prostu zaczyna dbać o siebie i myśli o tym, żeby 3-godzinne szkolenie tłumaczyć z kolegą, koleżanką w teamie, a nie samemu. Ale wynika to z tego, że urząd się po prostu na to nie godzi, bo jeżeli urząd na przykład robi szkolenie dla całego zespołu, w tym zespole jest 2 osoby głuche i na przykład zapłaci za szkolenie 2000 i za tłumacza 1200, to dla niego to są niepotrzebne koszty. I dlatego też taki mit narasta, że
Ona to sama 8 godzin taką konferencję zrobi, a ty nie? No ja nie. Dlatego, że ja dbam o to, żeby jakość mojego tłumaczenia była na najwyższym poziomie. A poza tym ten tłumacz, który jest na ofie, czyli w danym momencie nie tłumaczy, on cały czas czuwa nad tym, czy ta osoba, która tłumaczy, robi to dobrze, czy na przykład jakaś data nie uciekła, czy nie wiem, nazwisko jest dobrze przeliterowane, choćby nawet takie sytuacje, ktoś może zasłabnąć na przykład. Różne naprawdę rzeczy się zdarzają i ten team partner jest niezastąpiony. Ja już tak się przyzwyczaiłam do tłumaczenia w teamie, że dzisiaj miałam 1 godzinę tłumaczenia, tyle że online, one są tak bardziej są wyczerpujące, bo siedzimy w takim studio, każdy sobie własne studio musiał przygotować, ale na wprost wielkie lampy, która nas oświetla, ja po godzinie byłam tak zmęczona, że poszłam spać na kolejne 3. Naprawdę, to jest tak wyczerpujący proces. Więc dlatego pracujemy w teamie, jak tylko możemy. Tłumacze, którzy są naprawdę bardzo, bardzo doświadczeni, nie biorą zleceń, jeśli nie mogą być w teamie powyżej godziny. Po prostu takich zleceń nie przyjmują. No i słusznie. Myślę, że ten kłopot, o którym pani teraz trochę opowiedziała, rzeczywiście wiąże się z kolejnym mitem, o którym zresztą też było już wcześniej. Nieprawda, że do obowiązków tłumacza należy opieka nad osobą głuchą, pomoc w załatwianiu różnych spraw i podejmowaniu decyzji, wyręczanie w sprawach dla niej trudnych, czyli gdzieś na początku faktycznie wspominała pani o tym, że kiedyś rzeczywiście było tak, że tłumacz był równocześnie opiekunem. No a teraz chcąc wprowadzić w życie standardy, które być powinny tutaj na miejscu, trzeba się odżegnać od tej przeszłości. No nie wiem, co to jeszcze mogę dodać. Generalnie ze starszymi osobami głuchymi, które są przyzwyczajone już do tego, że jedna z instytucji, z której oni jakby mogą korzystać z tłumacza, bo my nie dajemy tłumaczy. My nie pomagamy osobom głuchym jako stowarzyszenie bezpośrednio. My zrzeszamy tłumaczy, którzy się szkolą po to, żeby dobrze wykonywać swoją pracę. Ale jest inne takie stowarzyszenie, w którym członkowie mogą skorzystać z pomocy tłumacza i tam to wyglądało, nie wiem jak teraz, tak, że faktycznie ten tłumacz czy ta tłumaczka, to oni znali całe życie po prostu tego podopiecznego głuchego i czasami to on niewiele mówił, a ona z nim szła i załatwiała sprawy. No i ja, jakby ja rozumiem, od czasu do czasu się takie sytuacje zdarzają, ale coraz częściej teraz młode pokolenie jest przyzwyczajane do tego, że to jest tłumacz, rolą tłumacza jest przetłumaczenie, dziękujemy i tyle. I na tym się rola tłumacza kończy. Jest łatwiej pracować w takim trybie, bo jest większe zaufanie wtedy. W sensie, jeśli ten tłumacz nie jest asystentem, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że pojawią się plotki. A ponieważ środowisko głuchych jest bardzo hermetyczne, wszyscy się praktycznie nawzajem znają, jeżeli chodzi o takie sprawy na przykład bardzo osobiste, to głusi wolą obcego tłumacza, ponieważ nie chcą, żeby gdzieś dalej te ich historie poszły, zapominając o tym właśnie, że jeżeli tłumacz jest profesjonalny, obowiązuje go kodeks etyki i tajemnica zawodowa. Tajemnica zawodowa, tego dokładnie. Wcześniej nie było. Nie wszyscy mieli takie morale, żeby trzymać rzeczy, których byli świadkami w swojej głowie, u siebie, niż po prostu opowiadać o tym na prawo i lewo. Naszą rolą jest tłumaczenie, zachowanie tajemnicy zawodowej, po prostu działanie według pewnych ram, bo to bardzo ułatwia funkcjonowanie nam jako tłumaczom i osobom głuchych, którzy po prostu z naszych usług korzystają. No właśnie, profesjonalny tłumacz języka migowego, czy musi mieć jakąś legitymację, czy musi gdzieś potwierdzić swoje umiejętności, żeby jakby mieć podkładkę? Ilu tak w zasadzie jest tych oficjalnie potwierdzonych, jeżeli takie potwierdzenie występuje? Ilu jest tłumaczy polskiego języka migowego? Nie ma czegoś takiego, jak jakieś certyfikaty. Wprawdzie Polski Związek Głuchych ma swoje certyfikaty, że ktoś jest tłumaczem, ale równie dobrze moja firma
też mogłaby taki certyfikat po prostu sobie dać, zrobić jakąś taką komisję i po prostu powiedzieć, o tutaj bardzo proszę, pan Kacper jest tłumaczem i może pan iść i tłumaczyć. Są studia w tym momencie z filologii polskiego języka migowego na Uniwersytecie Warszawskim, no ale to jest filologia. Jest w tym momencie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej taka możliwość, żeby sobie wybrać język migowy jako C do tłumaczenia. Towarzyszenie przygotowywało taką osobną kwalifikację i staraliśmy się, żeby były państwowe egzaminy na tłumacza polskiego języka migowego. Ta kwalifikacja została odrzucona przez ministerstwo, ponieważ było poddane takie stwierdzenie, że ta nasza certyfikacja mogłaby być konkurencyjna dla tej, która właśnie powstaje od 10 lat już tak notabene przy ministerstwie, więc do tej pory nie doczekaliśmy się takiej certyfikacji, więc tak naprawdę teraz, jeśli są jakieś przetargi, to są wymagania, posiada stosowne zaświadczenia, może to być od właśnie z Polskiego Związku Głuchych albo przynależność do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, bo jednak stowarzyszenie faktycznie zrzesza takich tłumaczy na bardzo dobrym poziomie i faktycznie tłumaczy, którzy starają się traktować głuchych jak swoich klientów, a nie jak podopiecznych. Tak więc my mamy własne legitymacje stowarzyszenia, ale one są tak samo honorowane po prostu jak każde inne zaświadczenie. Pani Magdaleno, zmierzając do końca tej sympatycznej rozmowy, chciałbym dopytać o taką sferę, jeżeli chodzi o przekład z języka migowego, która zawsze gdzieś była dla mnie bardzo interesująca, bardzo, bardzo ciekawa, a mianowicie tłumaczenie sztuki, na przykład tłumaczenie sztuki teatralnej. Gdzieś znalazłem informację o tym, że faktycznie można przetłumaczyć sztukę teatralną w taki sposób, że jedną rolę odgrywa tak jakby dwóch aktorów. Jeden z nich odgrywa tę rolę klasycznie, a drugi, taki jakby cień tego wspomnianego wcześniej, odgrywa tę rolę powtórnie, ale w języku migowym. No i druga część jakby tego zapytania o sztukę, tłumaczenie muzyki. Czegoś tak przecież osadzonego w zmyśle słuchu. No a jednak tłumaczalnego, zdaje się, że jest możliwe przetłumaczenie. To już proszę mi tutaj rozjaśnić, czy jest możliwe przetłumaczenie muzyki na polski język migowy? Jeśli chodzi o to tłumaczenie, o którym pan wspomniał, miało ono miejsce w Polsce tylko raz w 2015 roku i było to tłumaczenie 6 scen ze sztuki Ich czworo Gabrieli Zapolskiej. I było tam chyba 5 osób od nas tłumaczyło. Nie pamiętam dokładnie, bo też byłam w takim momencie życiowym, że nie mogłam brać udziału w tym tłumaczeniu. Z tego, co mi wiadomo, jest to tłumaczenie, które jest najlepiej odbierane przez osoby głuche, z tego względu, że tak jakby za każdym aktorem jest tłumacz, który tłumaczy dokładnie to, co mówi dany aktor. Natomiast ja tłumaczę w Teatrze Słowackiego, w tym momencie nawet przygotowujemy się do sztuki, opowieść wigilijna. Nie mamy już aż tak komfortowych warunków i nikt w Polsce ich nie ma, bo to było jednorazowe takie tłumaczenie. Z tego względu, że takie tłumaczenie cieniowe wymaga tylu samo prób, co przygotowanie się do spektaklu. Czyli generalnie tłumacze uczestniczą na każdej niemalże próbie razem z aktorami i uczestniczą w tym procesie od samego początku. Uczą się roli. To już nie jest tak jakby tłumaczenie roli, którą się słyszy, prawda? Tylko to jest takie bardzo, bardzo dokładne zapoznanie się z treścią. Nie wiem, czy nie uczenie się na pamięć, tak jak to ma miejsce na przykład w tłumaczeniu piosenek, że my znamy pieśń, piosenkę od początku do końca i my jej nie tłumaczymy, czyli nie ma tego takiego time lagu, takiego odstępu pomiędzy treścią wypowiedzianą a zamiganą, tylko jest to tłumaczenie tak jakby równoległe.
prawda? No i czasami są różne takie historie, jak na przykład artysta się pomyli albo coś tam się zrobi, no to wtedy trzeba sobie z tym radzić. No, więc właśnie, wracając do tego tłumaczenia spektakli, najbardziej popularne tłumaczenie jest takie, że jest dwóch tłumaczy przy scenie, tłumaczą to, co tam po prostu jest mówione. Dla mnie takim największym wyzwaniem było tłumaczenie do tej pory chyba lalki, z tego względu raz, że język dość stary już, a dwa, że trwał ten spektakl prawie 4 godziny, więc to jest naprawdę bardzo wymagające. A tłumaczenie muzyki, no to tłumaczenie muzyki to już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy, że tak powiem. I też jakby proces przygotowywania się czasami do jednej piosenki, nie wiem, 2 tygodnie, osłuchania się z tym utworem, wyczucia muzyki, zrozumienia treści i potem, żeby mieć taką odwagę po prostu, żeby stanąć przed kamerą, przed ludźmi i wyjść już z takiej roli nie tylko takiego tłumaczenia, tłumacza, tylko bardziej interpretacji, czyli pokazać też jakby taki element muzyki, który rezonuje z nami, który przez nas przechodzi. Czyli to mniej więcej wygląda tak, jakbyśmy my słuchali muzyki i każdy ma swój indywidualny odbiór, to każdy jeden tłumacz, który przetłumaczyłby ten sam utwór, zrobiłby, śmiem twierdzić, to inaczej. To jest cover tak jakby, to jest po prostu coverowanie piosenki, wykonywanie jej powtórnie w innym, przy użyciu innego medium. To jest przeciekawe. Skąd jakby założenie, jak zostanie to odebrane, skoro my wiemy, jak to brzmi, my wiemy, co jest muzyką, a nasz odbiorca, zakładam, nie wie, po prostu nie wie. Nasz odbiorca czuje wibracje. Aha. Czuje rytm, czuje wibracje, bo muzyka to nie jest tylko głos. To nie jest tylko to, co słychać, ale nasze ciało odbiera muzykę w bardziej subtelny sposób. I jeżeli to jest kompatybilne z tym, co robi tłumacz na scenie, to po prostu ludzie to kupują, bo oni czują, że to jest prawdziwe. Bo co ma głuchy z tego, że stoi sobie artysta na scenie i la 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 la, no to dla niego to po prostu stoi sobie ktoś i otwiera i zamyka buzię do mikrofonu. No to jest cały ten przekaz, prawda? A ta warstwa, która ukryta jest w tym głosie, wszystkie emocje, które ukryte są w tekście. Bardzo często też mamy możliwość rozmawiania z artystami i dopytujemy o znaczenie tekstu. Ja ostatnio tłumaczyłam koncert Meli Koteluk, więc też mieliśmy możliwość po prostu dopytywania, co to oznacza, co autor miał na myśli. I ja myślę, że jeżeli ktoś dobrze wykonuje swoją pracę, to po prostu widać, to się czuje, to jest prawdziwe i ludzie za tym idą. I jakby nie ma w tłumaczeniu muzyki jednego wzoru, jednego jakiegoś szablonu, według którego mamy to zrobić tak czy tak, tak? Powiedzmy, że w tłumaczeniu takim, nazwijmy to zwykłym, i zaraz się okaże, że jest zwykłe i niezwykłe, no ale w takim codziennym tłumaczeniu mamy pewne ramy, tak? Natomiast to jest tłumaczenie artystyczne. Czyli trzeba też ten element takiego artyzmu, który przejawia się też w tych znakach, w ruchach, w innej mimice, w ruchach ciała. Jakby, no, dla mnie to jest magia. Nie chodzi o to, że pięknie wygląda, tylko to jest piękne pod kątem tłumaczenia. Tak? Ja patrzę na takie piękno. Nie, że ktoś pięknie wygląda w tym, tylko że pięknie to przetłumaczył. No i to piękny akcent na koniec tej rozmowy, pani Magdaleno. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi, bardzo, bardzo interesujące odpowiedzi na pytania. No i cóż, życzę Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskiego Języka Migowego rozwoju dalszego, samych sukcesów, jak również pani Magdaleno, życzę sukcesów prywatnych i zawodowych i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I wam, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.